So I've been my life. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Wojtek. Czas dzisiaj na Lego Day Indiana Jones i zaczynamy The Last Ark. Poczekajcie, poszukiwacze zaginionej Arki, dobra. Nie no, masakra po prostu, masakra. Ale dobra, słuchajcie, skończyliśmy już sobie oczywiście pierwszy rozdział The Lost Temple, więc zabieramy się za następne Into the Mountains. I tutaj, patrzcie, to w ogóle była czerwona skrzynka. No dobra, ale zaczynamy chapter 2 Into the Mountains, czyli w góry, w górach, w kierunku gór. Nie wiem, czy widzieliście, ale tam ten typ od gazetę czytał. Nie wiem za bardzo, gdzie teraz będziemy lecieć, ale wydaje mi się, że... Kurczę, nie pamiętam, gdzie on był, Istanbul? Czy coś w tym stylu? Nie, w górach? Lud? Nie przypominam sobie, żeby to było w filmie, ale mogę się mylić oczywiście. Chociaż nie, coś było, coś chyba z tym było. Dobra, standardowo sobie mamy dostępną Marion i Marion chyba ma coś takiego jak podwójny skok, albo może nie tyle podwójny, co wyższy chyba skok. Tak, ma na pewno wyższy skok niż Indiana. Dobra, to zaczynamy, to musimy na pewno zmajstrować. Co to jest? Fortepian, pianino? Nigdy nie wiem, jak to się nazywało, ale to jest chyba pianino, nie fortepian. No dobra. Indiana, co ty robisz z tym krzesełkiem? Możesz je wyrzucić, dzięki. Dobra, na razie słuchajcie, nie będziemy tego tutaj w żaden możliwy sposób sobie przekręcać. Pierw pozbierajmy sobie punkciory. Tu mogę wejść? O, mogę. Dobra, mamy ogień. W ogień to my na pewno nie wejdziemy, więc tutaj możemy już się stąd, że tak powiem, wycofać. Ale ciekawe jest to, że ja się tutaj mogę rozwalać tylko krzesła. Zauważcie, że mogę tylko krzesła rozwalać. Znaczy krzesła, stoły. Odwrotnie. Ciekawa podłoga. Miałem dziwne przeczucie, że można coś z nią zrobić, ale chyba nie. No dobra, Marion, możesz odejść? Dzięki. Dobra, co my tu zmajstrowaliśmy? Co to jest? Okej. Okay. Dziwne. Dobra, czekajcie, standardowo poniszczmy wszystko. Dobra, chodź Marion, bo ty możesz wyżej skoczyć chyba, nie? Aha, dobra, już czaję. Tutaj potrzebujemy dwa i to powinno nam zgasić ogień, nie? Oczywiście, świetnie. No to mamy pierwszą skrzyneczkę. Zaraz zobaczymy jeszcze, ile ich jest. Jest ich 10, tu chyba w każdym rozdziale jest 10. Coś mi się tak wydaje. Dobra, a co mamy tutaj? Nie wiem. Tutaj widzę, że jeszcze za to możemy się jakoś dostać, tylko pytanie brzmi... A, tu chyba będzie trzeba to jakoś rozwalić, coś tak czuję, powiem wam szczerze. No dobra, wejdźmy na razie jeszcze tutaj sobie na górę, zobaczmy co tutaj dają. W ogóle nie wiem, czy słyszycie, ale uderzenie
To jest tak jakby, nie wiem, ona coś kurczę wybuchało, nie? Dobra, to możemy zmajstrować. Tutaj chyba będziemy potrzebować... A nie, tutaj nic nie potrzebujemy. Możemy to od razu użyć. I rozumiem, że beczki rozwalą nam najprawdopodobniej ścianę. Oczywiście, super. Słuchajcie, tutaj pisaliście mi, że ten Indiana Jones nie jest wcale taki trudny. Są oczywiście podobne momenty, w których faktycznie, faktycznie jest to trudne, ale w większości z tego, co widziałem komentarzy, to właśnie pisaliście, że wcale taki trudny nie jest, także... Jezu, ten Niemiec, kurde. Zostanie? Dostał. No dobra, i teraz będzie nasze ostateczne uderzonko. Chodź, ty! Albo mogę... W sumie to już on chyba... Tak, już możemy się z nim bić, okej. Dobra, ale mi jest potrzebny medalion, gdzie on jest? Nie ma go tutaj, tak? Dobra, co my tutaj mamy robić? Tam jest typu odstrzelania. Wiecie co, może zrobimy to w ten sposób, że... Nie wiem, czy... To mi cokolwiek da. Spróbujemy tak zrobić. Aha! Dobra, czyli ja już widzę, że ja tutaj jako takiego dostępu to praktycznie zero-zerowy mam dostęp, niestety. Będziemy musieli do niego chyba strzelać meblami. Tak, dokładnie. Oj. Teraz pytanie. Serio? Przez ścianę? Dobra. To było dziwne. Ej, całkiem spoko. Podoba mi się, tu jest broń do używania. Tu jest do używania broń, już jest progres. Mam tylko nadzieję, że ona będzie cały czas. Chociaż nie wydaje mi się niestety. No dobra. Widzę, że broń nadal mamy, więc możemy sobie strzelać. Co nie tak? Przepraszam bardzo. Jakoś dziwnie. Shiny silver logo which can be destroyed while blowing them up. Find a way to use an explosion. Aha, czyli tutaj, jeżeli mamy właśnie obiekty, które nam w ten sposób mrygają, możemy użyć je... Aha, bo to są zaspy. Możemy użyć je, wiecie, w jakiej formie. Podpalić po prostu. Tylko pytanie, czy mogę... No nie, tu potrzebujemy obiekt... Ej, ale kurde, wcięło mi moją broń, nie? Wszystko mamy blowing them up. A skąd ja mam wziąć materiały wybuchowe? O, czekajcie, tutaj coś mamy. Serio, bałwan! No tak też można, czekaj, to tam nam serducho wypadło, no ale tutaj nic nie zdziałamy.
No i świetnie. Mamy broń. Tylko, że niestety w to strzelić nie możemy, kurczę. Dobra, Marian, chodź, bo musisz wejść jeszcze tu wyżej po punkty. Świetnie. Chyba, że gdzieś nam się... O, mamy dynamit. Okej. Tylko, że ja mam dziwne wrażenie, że ja tego dynamitu i tak ruszyć nie będę mógł. Wow, panowie, panowie! Easy peasy, sio. Ale walka tu jest całkiem przyjemna, podoba mi się. Poczekajcie, czy ja mogę to jakoś ruszyć, podnieść coś? Nie, nie mogę. Dobra, podpalmy to. Mhm. Aha, czyli to się samo podpala. Dobra, ja nie muszę tutaj nawet nic kombinować i nic robić. Dobra, tutaj zmontujemy zapewne kolejnego bałwana. Dobra. I tu jeszcze coś mamy do zmajstrowania. No to przepraszam, po cholerę mi. Aha, to musimy... A, dobra, czyli to będzie taki do góry wyciąg, tak? Tylko wiecie co? Szkoda wielka, że... posypałem się. Dobra. Teraz tak, naprawmy to do końca. Tylko, że wiecie co? Intryguje mnie bardzo tamta... To błyszczące, co tam było, kurczę, bo ja nie mogę tego tak na dobrą sprawę w żaden możliwy sposób użyć. Tutaj też mamy, zauważcie, drzwi. Tylko, że niestety nie mamy nic, co by dało nam możliwość zrobienia eksplozji. Powiem wam, że najprawdopodobniej będzie to działało tak jak w poprzednich częściach LEGO, tak? Czyli będziemy musieli na pewno powtarzać poziomy. Co prawda, no oni mi tu broń dają, ale ta broń to tak średnio wszystko działa. Tutaj mamy You Can Fool Gods. Aha. Hello. Wow! Aha! Czaję. I ona nam tu rzuci pewnie bombę. Świetnie. To co zrobiłem? Nie ogarniam jeszcze do końca tego LEGO niestety. Ale zaraz, o co chodzi z tą kobitą tu? Już chyba rozumiem. Tutaj możemy, ale musimy mieć odpowiedni kapelusz założony. Wtedy oni nam coś z nami zrobią. Więc naprawdę nie wiem za bardzo jak to będzie trybić. No ale dobra, idziemy sobie dalej. Tutaj już olewamy ich zupełnie. Chodź, Marion. Już nas tutaj prowadziła. Indiana niech się tam bi... O, on idzie za nami! Idą za nami, ćwoki. O cholera. Indiana, wiesz co, żeby kobita tutaj nam strzelała. Ach, dobra, idziemy dalej. No trudno, niestety tego nie dałem rady w żaden możliwy sposób ogarnąć. Przykro mi jest, słuchajcie, niezmiernie, no ale niestety nie wszystko da się od razu zrobić czy tam zebrać. Dobra, tu chyba będzie nam potrzebny Indie, ewentualnie spróbujmy może coś z pochodnią wykminić, nie? Nie, tutaj będzie na pewno nam Indiana potrzebny. Właśnie. Kurde, mamy mało życia! Fuck! Życie, chodź. Dobra, nie, to nie. Dobra. Uła, patrzcie, tutaj mamy w ogóle materiały wybuchowe. Dobra, i teraz możemy to przepchnąć i Marion bez większych trudności zapewne do nas przejdzie mostem już, okej. Okay. Tu mnie tylko, wiecie co, najbardziej niepokoi to, że oni tutaj... Niestety czasem się, wiecie co... O! Wow! No! Tego nie przypuszczałem, że się coś takiego wydarzy. Myślałem, że...
Szczerze powiedziawszy, myślałem, że będziemy mieli troszeczkę łatwiejszy dostęp. Chodź Marion, bo ty mi tutaj też weźmiesz pochodnie. Ty i tak musisz wejść wyżej. Mam tylko nadzieję, że ci frajerzy tutaj nie przylecą nam znowu, kurczę. No zobaczcie, to musimy podpalić. O, zgubiłem pochodnie. Bardzo świetnie. Aha. To się nam rozwaliło. Aha, i teraz z tego składamy tutaj przejście. Okej. Dobra, Indiana, powiedz mi... A mam tą pochodnię. Lol, dziwne. Co to nam otworzy? Jakieś tajemne przejście? Nie, bałwana nam dało. Świetnie. No to super, mamy kolejną skrzyneczkę. Punkciorki też całkiem spoko nam tutaj wpadają, także idziemy dalej. On jest mały, aha, czyli only małe postacie, tak? Dobra, to już rozumiem, zapewne będziemy mieli odblokowanych te dzieciaki takie, które tam Indianie pomagały. I zapewne to będzie w ten sposób działało. Dobra, tutaj, aha, tutaj robimy to. Ale punkty mi zebrzesz, punkty, proszę, proszę. O, tam chyba na górze, tak. Tylko, że tam niestety, moi drodzy, będziemy musieli wejść małym dzieciakiem. Nie ma innej możliwości. Ale powiem wam szczerze, że ja sobie tego motywu z filmu w ogóle nie przypominam. Tego, jak jest zima. Fuck! Totalnie sobie nie przypominam tego motywu z filmu, nie? Będę musiał go chyba obejrzeć jeszcze raz. Dobra, tutaj trzeba będzie coś kręcić na pewno. Aha, i to nam otwiera wrota, dobra. A tam nie ma dalej jakiegoś przejścia? A, tak wyglądało, jakby było z daleka, no ale dobra. Okej. Tutaj nic nie jest poukrywane? Chyba nie. Dobra, teraz pytanie, jak wejść na górę? Poczekajcie. O, zrzuca mnie. Chcę trochę oszukać grę. Tylko widzę, że mi to nie wychodzi. O! Dobra, nie wiem, czy tak trzeba było wejść, ale mam wielką nadzieję, że tak. A jeżeli nie, no to wybaczcie, szczytowałem. Dobra, powinniśmy mieć zaraz... Ua, ile ich tu przylazło. Kurde, chyba umrzemy. Chociaż nie. Mamy kałacha. Znaczy Uzi, chyba raczej. O, to można rozwalać. Okej. Okay. No dobra, bo tutaj już nic więcej nie rozwalimy, także możemy sobie to wyrzucić. Co to jest? Aha, to jest klucz. Spoko, to możemy sobie od razu naprawić. Też wyglądało to, jakby ona by to miała nieco bardziej zepsuć. A, patrzcie, widzicie? To tak działa, czyli troszeczkę chyba oszukałem, bo tutaj wpierw trzeba było to ogarnąć, a dopiero potem tam wejść. No ale skoro gra dała taką możliwość, no to kurczę, ja się nie będę jakoś specjalnie tutaj, wiecie, wysilał. Chodź, Indy, na górę. Aha, świetnie, to trzeba przeskoczyć. Tu jak wpadnę, to rozumiem, że trup nieboszczyk. Tu możemy spaść, to już widzę. Tylko, że też tak chyba... A nie, tutaj mamy jakąś półkę. Złap się, złap się, złap się. Tu mogę aha, dobra, czyli tu możemy zejść sobie bez większych przeszkód na dół. Dobra, tutaj widzę lód. Aha, to się nam odbija od lodu, okej. Okay. Więc tutaj nie za bardzo jesteśmy w stanie cokolwiek zrobić. I tutaj mamy... Nie, tego nie rozwalimy. Czyli tutaj też będzie nam potrzebna jakaś postać, która rozwala lodem najprawdopodobniej. Chyba, że się mylę, ale możecie... Może Quadarion najlepiej napisze mi pewnie. Żebym wiedział wszystko, co i jak. No, dajcie mi prawdziwego tego... O, tego to już w ogóle nie pamiętam. True Adventure!
Cieszę się bardzo. Powiem wam szczerze, naprawdę, tutaj ta perspektywa mi się cholernie podoba, bo ona jest taka troszeczkę bardziej 3D. Z reguły w tych poprzednich Lego to jest wszystko takie troszeczkę, bym powiedział, 2D. Wiem, że to trochę głupio brzmi, ale... A zaraz, ale... A, bo to można kopać. Zaraz się okaże, że miałem tam coś wykopać i oczywiście to olałem. Chociaż tam było napisane, że wybuchnąć ma. Chyba, że to dotyczyło tamtego. Tak też mogło być, kurczę, może coś źle... Nie! No, fajnie. Kto tu robi takie przejście, że nie widać, że można spaść? Dobra, odpalamy tą machinerię. Aha, to nam daje niżej to i będziemy musieli przejść górą. Tylko tutaj chyba głównie będzie chodziło o to, żeby jedna postać tylko przeszła. Bo druga będzie musiała zaraz to przepchnąć. Na drugą stronę. Świetnie. Some puzzle can only be completed by pressing... No to akurat to ja wiem, dobra, ale mam nadzieję, że... Dobra, Indiana tam na szczęście stoi. Świetnie. Aha, bardzo mnie to cieszy, ale tu niebieski punkt, niebieski punkt, niebieski punkt, dobra, mamy go. Dobra, i tutaj widzę, że nam się zrobił swojego rodzaju checkpoint. Aczkolwiek korci mnie tamta góra mnie bardzo korci, bo tam jest jakieś przejście. Ale tam nie widzę, żeby chyba coś było. No dobra, trudno. Okej, okay, teraz złapać się tego, ale tu jeszcze moment na dole, dobra. Zagadka. You need a book Aha, czyli potrzebujemy książkę, żeby hieroglify tłumaczyć. To też chyba będzie, wiecie co, na zasadzie postaci. Tak mi się wydaje przynajmniej. No dobra. Jesteśmy w jakiejś mieścinie. Stąd przyszliśmy, dobra. Standardowo trzeba wszystko porozwalać, bo może być coś ważnego. O właśnie. O tym mówię. Aha, tylko to muszę tam na drugą stronę przeteleportować jakoś. Dobra, zaraz to ogarniemy. Tutaj chyba muszą stanąć dwie osoby. Możesz podejść? Dobra, nic się nie dzieje. Dziwna sprawa. A wiecie co? Czy lamy czasem... A może to lamy mogą kopać? Ja wtedy mogłem to stamtąd wykopać. Kurczę, bardzo możliwe, że tak jest. Bardzo możliwe, chociaż nie. Lama to tu mi chyba będzie potrzebna po prostu do tego, żeby ona na tym stała. Owszem, bo ona jest ciężka. Dobra, tego nie zniszczymy. To mogę ruszyć? Nie mogę. Tu coś chyba będziemy musieli włożyć. Lama, czy ty tam stoisz cały czas? Nie stoisz, ale chyba uruchomione jest na stałe to. Tak. What is... Co to jest? Jakieś dziwne coś. No dobra, jesteśmy tutaj, tak? I teraz tak. Nie bij Indiany, tylko naprawiaj. Mam wielką nadzieję, że to sprawi, że otworzą nam się wrota. Prawidłowo. Dobra. Jeszcze jedno nam jest. Wróć. Świetnie. Który to już? Czwarty. No jeżeli uda nam się tak połowę zdobyć, to będzie bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Teraz tak, tutaj coś mamy. Aha, tu mamy bazukę. Nawet nie wiedziałem, że to jest bazuka. Jak się tym bije? Aha, strzeliłem w coś, co chyba nie... Indiana. I nie strzelaj w elementy otoczenia, które ja nie chcę, żebyś strzelał. To na pewno mogę... Aha, to sobie rozwaliłem. Dajcie mi bazukę jeszcze raz, no... Nie dali.
Ale to by można było jeszcze raz, kurczę, rozwalić. A, jest to pieprze. No, naprawiamy. Co to jest? Aha, mamy znowu bazukę. Coś wybuchło. Coś wybuchło, a nie za bardzo czaję co. Dobra, Indiana, bierzemy bazukę, bo teraz tak, tutaj trzeba strzelić w to. W to! W to! Aha, to jest nie do zniszczenia, spoko. Aha, zniszczyłem tą ciężarówkę. Tylko spoko, że mi te punkty tam znikną za chwilę. Nie. Okej. Okay. I powiem wam szczerze, że ja tutaj na dole coś widziałem. Chyba, że to... A, tak można. Co, Indiana, nie wejdziesz tam? Tam są... tam jest fioletowy punkt. Muszę iść po niego. Aha, ale to muszę iść Marion. Bo Indiana niestety nie przejdzie. Świetnie, dużo punktów! Dobra, przerzuciło mnie... Znowu zdążyłem. Uff, na szczęście. Wiecie co, tak mnie korci tutaj to, żeby to zniszczyć, ale widzę, że ja tego zniszczyć nie mogę jako tako. O, ale tą górną. A, czyli to po prostu po kolei trzeba niszczyć. O, świetnie, tylko że siebie rozwaliłem. No dobra, 69 tysięcy mieliśmy, to mamy. Okej, dobra. To już jest zepsute? Aha, teraz jest zepsute. O, widzę, to bardzo ciężko. Czyli tutaj, jeżeli coś płonie, no to już jest stracone, tak? Czyli w płomienie to już w ogóle najlepiej totalnie nie wchodzić. No i nam się udało, level complete. Co prawda to aż takie hop do przodu łatwe nie było, nie będę ukrywał. Ale mamy odblokowaną Marion. Mamy True Adventurera, więc jest całkiem spoko. I 162 tysiące. Nice. No artefaktu niestety całego nie zbiliśmy. 5 chyba, 4? No, wydawało mi się, że będziemy mieli 5. No ale dobra, kontynuujemy sobie dalej. Myślę, że będę robić, słuchajcie, tak po 2 rozdziały może. Zobaczymy jak to będzie. Ale teraz chyba będzie akcja z tym, typem, no właśnie. Ale tak jak mówię, ja sobie naprawdę nie przypominam z filmu tego lodu, znaczy tego lodowego klimatu, kurczę. Ninja. Banan. Głupi mu piszą. No dobra. Jest ok, zerknijmy jak to tu wygląda, ale jak już widzę, to tutaj zawsze będzie do zebrania 10 na 10. Jeszcze posprawdzam przy murze, bo często w tych grach Lego oni to przy murze ukrywają punkty. Ale dobra, nie ma. Teraz tak, Mankes is given object, który... Aha, dobra, czyli małpa jak damy jej banana, to odda nam przedmiot. Dobrze wiedzieć, dawaj. Dzięki, no i naprawiamy. Nie, słuchajcie, muszę wam przyznać, że jak do tej pory to chyba to Lego, ta część Lego mi się chyba najbardziej podoba. Nie będę ukrywać, bo kurczę, tutaj trzeba troszeczkę bardziej pomyśleć. I to tak jakoś... Wiecie, wszystko inaczej wygląda i się też zachowuje i mi się to podoba, kurczę.
Trzeba właśnie pomyśleć dosyć mocno. W niektórych przypadkach oczywiście, nie we wszystkich. Tam mamy znowu małpę. To możemy... bananem go, bananem, albo może... Zostawcie mnie, co ja wam zrobiłem? Mamy miecz, dawajcie mi to, dajcie mi miecz. No kurna, świetnie. Robiście. Dobra, straciłem sporo punkciorów, ale... Mało istotne. Tutaj na szczęście ich dosyć sporo mamy. Standardowo jeszcze przy ścianie. Zobaczcie, te lokacje też są znacząco większe. Podoba mi się to. A co tu mamy? Tu coś mam... Okej. Bardzo czaję, o co tu chodziło. Aha, dobra. I teraz będziemy mieli drabinkę. I tam na górze chyba mamy punkt, nie? No oczywiście, że tak, świecę. Hop. Dobra, ponaprawmy też stragany. Mam nadzieję, że też za nie coś dostaniemy, co nieco. Punkty. A tutaj nawet też szybko w miarę to leci, także myślę, że jako takiego dużego problemu to nie będziemy mieli, jeżeli chodzi o punkty. Zresztą zauważcie, że tutaj jest bardzo dużo niebieskich punktów poukrywanych w lokacjach, więc to też jest bardzo fajne. Ale ja i tak już się nie mogę doczekać moich klocków, które dadzą mi magnes albo mnożniki punktów. Szkoda tylko, że nadal w tym LEGO nie ma tego czegoś takiego, że jeżeli jest druga postać i gdzieś te punkty, wiecie, chodzi po nich, to ona ich nie zbiera. To jest troszeczkę przykre, no ale... Małpa, masz. Dawaj ją łopatę, muszę wykopać. Szybkie kopanie też by się przydało, nie? Co to jest? Stolik do sprzątania? Na cholerę mi to. No ale moja droga, Indiany, to my nie bijemy. Tu jeszcze mamy... Dobra. I co z tym stołem? Aha, mogę go po prostu sobie rozwalić, czyli tak na dobrą sprawę to mi chyba nic nie dało. Czekajcie, bo tutaj mamy tego klucza. My musimy się i tak na górę dostać, chociaż poczekajcie, bo może ja muszę pod to podejść. Nie. A, tu trzeba wykopać. Dobra, czyli świecące, świecące, które są na ziemi, służą nam wyłącznie do kopania. Czyli to wtedy też miałem wykopać, a nie dynamitem czy tam czym innym. Tutaj mamy, patrzcie, tutaj mamy znowu szybę, czyli to będzie pewnie znowu jakaś dziwna postać, która... Nie wiadomo, co tam robi. Zdobędę to, ten niebieski tam wyżej. Zdobyliśmy, świetnie. No i całkiem spoko, punkciorów wpadło. Dobra, bierzemy to. I teraz gdzie to trzeba było umieścić? A, tam. My tu w ogóle mamy dwa do umieszczenia. Ohoho. Indiana, weź to mi tam pomóż. On się w ogóle bić nie umie. Taki podróżnik, nie? Z koziej dupy dropka. No dobra, przerzućmy się na... O, tu mamy znowu. On nam tu rzuci jakimś granatem. Musimy mieć chyba taki sam... Tak, właśnie rzucił granat. Musimy mieć chyba taki sam kapelusz, jaki jest zaznaczony na obrazku. I wtedy to bez większych przeszkód powinno nam się otworzyć. Tak mi się przynajmniej wydaje. Bo na to wychodzi. O, tutaj znowu potrzebujemy małej postaci. Żeby się tam dostać, ale jak widzę, jak widzicie, raczej takiej postaci chyba nie mamy.
Więc się raczej nie dostaniemy. Tutaj jakieś punkty jeszcze są? Nie. Ej, no panowie, nie za dużo was tutaj? Raz umrę. Dawać mi życie. No nie, dobra, jedno życie dostaliśmy. Mało. Ale dostaliśmy. Czekajcie, wyrzucę ten klucz. Poczekajcie, tutaj chyba możemy wejść Mario, bo przynajmniej za punktami się ok, oczywiście. Dobra, i tutaj widzę, że będziemy mogli wejść tam do środka, ale żeby wejść tam do środka, to potrzebujemy właśnie małą osobę z małym wzrostem. A niestety takiej nie posiadam w chwili obecnej. Więc nic nie zdziałamy. Dobra, idźmy dalej. Dobra, tutaj mamy, widzę, jakiś wózek diligence albo cholera wie, jak to się nazywa. No dobra, słuchajcie, połowę już mamy zebraną. Nie jest źle. O, nie wejdę tam do środka. Ale Lipton. No, wydawało mi się, że dobra, tu chyba musimy tam przeskoczyć, coś tak czuję. Żeby zebrać... Albo i nie. Poczekajcie, bo może to trzeba popchnąć. O, no właśnie. Aha! I stąd po prostu przeskoczyć tutaj. Złapać się tego. I świetnie. I co teraz, jak to puszczę? Aha, tu się nic nie stało. A, tędy możemy sobie wejść. Dobra, już wydawało mi się, że będziemy potrzebowali może jakąś małą postać do tego, ale jak widzicie, całkiem spoko poszło. Dobra, mieczyk nam jest niepotrzebny. Mam tylko nadzieję, że ich tutaj... A czekajcie, a mogę to zniszczyć ten... Nie. No dobra, odłóżmy to na miejsce. No i teraz chyba dwie osoby muszą to... Aha, dwie osoby nie przekręcą. Szkoda. W danym poziomie ile zdobyliśmy? Chyba coś koło 70 tysięcy punktów, nie? Tutaj trochę gorzej z punktami. You can focus by way to... Aha, dobra, no to my wiemy. O Jezus, już strzelacze. No jeszcze mnie tutaj wielbłądami? Serio? Indiana, weź tą broń. Ale strzelaj do nich. Uderz go! To mi nic nie daje. Poczekajcie, złapmy broń. Stańmy może na tym, bo ja tamtego w ten sposób zestrzeliłem poprzednio. O, dobra. Żegnam pana. Możecie mi stąd przestać wyłazić? Oni tak będą w kółko wychodzić? Co, ich tam jest nieskończenie wiele? Wsiądźmy na wielbłąda. Teraz zastanawiam się, czy wielbłąd jest w stanie niszczyć... Tak średnio niszczy te wszystkie przedmioty, kurczę. Myślałem, że niszczy je lepiej, no ale trudno. Możesz przestać mnie bić, frajerze! Nie ma tej durnej muzyczki. Stół chcę zniszczyć. Tamte stoły zniszczyłem, a tego nie mogę? Aha, bo tu jeszcze jakieś przedmioty były, dobra. Poszło ładnie. Aha, czyli oni się skończyli, że tak powiem. No to okej. Okay. Dobra, co tu mamy do naprawienia? Aha, i rozumiem, że muszę tutaj przytaszczyć zapewne wielbłąda. A nie, wystarczy, że to przesuniemy, dobra. Coś mamy tutaj? No, widzę, że tylko punkty. Tylko, że teraz tak, tam jest chyba przejście dalej, a my oczywiście dalej jeszcze nie idziemy, bo tutaj jeszcze mamy sporo rzeczy do obcykania sobie.
A, czyli te stoliki i tak dalej, to tam się widzę wszystko ładnie, ładnie tutaj pojawia, więc z tym widzę nie mamy najmniejszego problemu. No dobra, tylko teraz tak, tutaj znowu potrzebujemy małą postać, ale nie mamy takiej. Niestety. Coś tu było? Aha, tylko punkty, kurczę. Szkoda, że nie ma więcej tych stateczków. Znaczy stateczków, części skrzynek, części do artefaktów. No dobra, to chyba wszystko, bo tam na górę nie wejdziemy. Tą postacią na pewno się nie da wejść, bo ona nie jest mała. Dodatkowo tutaj widzę też, że mamy przejście, które musimy na pewno rozwalić postacią, która może strzelać. Albo podkładać bomby czy inne pierdoły. Więc tak to będzie działać. O, to możemy w ogóle porozwalać tutaj. Okej, dobra, zawsze to punkty do przodu. Co to jakiś Darth Vader mi tutaj łazi? Już? Tyle. Myślałem, że tutaj troszeczkę bardziej się pobijemy, a to co? Dupa, co tu się stało? Aha, kamera mi się zmieniła. Dobra, już myślałem, że mnie coś tam tłucze. Dobra, wejdźmy. Aha, tu, czyli tutaj będą chyba tylko punkty. Ale mam dziwne wrażenie, że tu w którymś z domków, jak do niego wejdziemy, będzie jakiś... Ua, ninja przyszły. Dobra, i po ninjach. Coś mamy, dzień dobry. Właśnie tutaj, jak widzicie teraz, w mieście chyba widać najlepiej, jak działa zmiana tej perspektywy. Zobaczcie, jak wychodzimy na ulicę, to mamy taką perspektywę uliczną, a jak wchodzimy do budynku, to mamy lekkie nakierowanie na budynek. To właśnie mi się w tej grze, w tym LEGO najbardziej podoba. Perspektywa jest po prostu świetna. W tamtych LEGO niestety, bądź też niestety, czegoś takiego nie ma. Dobra, mamy znowu małpę, która bawi się laską dynamitu i mi się to bardzo niezmiernie nie podoba. Zwierzęta się nie powinny tym bawić. Dobra, tutaj mamy to. No dobra, małpo, ja chyba nie mogę ci tutaj nic innego zrobić, jak ci to dać po prostu. Mhm. Dobra, damy jej banana. Małpa. A jak ja mam ci, przepraszam, tego banana dać? Jak ja nim nie mogę rzucić. Dobre sobie. Jak ja mam jej tego banana dać? Poczekajcie. Tu jest coś, jakby można było się złapać. Aha, czyli jak ja stoję, to ja mogę... Okej, dobra. Mogłem podejść wcześniej tam bliżej. No dobra, masz. Dawaj dynamit. No, może troszkę za blisko stałem, ale... Zadziałało. A czekajcie, a jak ja jej dam jeszcze raz ten dynamit, to nie będę mógł się wrócić wcześniej i zniszczyć tamtych elementów? Masz. Dawaj. Oddaj. No dobra, a poczekajcie, wiecie co? Ja zaryzykuję, może... Nie, no zaryzykuję, bo gdyby tak się dało, to jest oznaka tego, że mogę sobie... A, nie, jednak nie. Okej, dobra, czyli dynamit nam po prostu wybucha w łapskach. No chyba nie o to niestety chodziło. Chyba, moi drodzy, niestety nie o to chodziło. To nie takie hop do przodu, chyba chciałbym po prostu właśnie za dużo. Ale to mnie jeszcze tutaj korci. Czy tutaj nie ma jakiegoś przejścia na... Nie ma, dobra, czyli tutaj giniemy, kurczę. Tak dziwnie troszeczkę zrobione, myślałem, że jakieś tam przejście może do jakiegoś sekretu albo jakiegoś innego miejsca jest. Tutaj natomiast mamy jeszcze punkty. Aha, dobra, mam jakąś blokadę. Ale tam na szczęście były tylko punkty, nie było dużo, więc... O! Dzień dobry. Jak milutko. Drugi. No tutaj będziemy mieli chyba więcej troszeczkę zbieraniny. Dobra, ponaprawiajmy to wszystko, co to mamy. Aha, jakiś zraszacz. To mnie unosi do góry? Unosi.
Ale to wiecie, to te wybuchające uderzenia są śmieszne. Naprawdę, kojarzą mi się troszeczkę z tą modyfikacją do GTA, gdzie mamy wybuchające pięści, czy wybuchające strzały. No prawie identyczny dźwięk. Dobra, pogrillujmy, nie wiem co to jest, jakieś kiełbaski, coś w tym stylu. Dawać mi True Adventurera, no. Prawdziwego podróżnika. Szybko, szybko. Już wbijemy go sobie teraz i później już nie będzie... Nie będziemy mieli problemów. No. Tu jeszcze jedna, dobra. Dobra, myślę, że już wbijemy zbierając tutaj to wszystko. O, oczywiście, prawdziwy podróżnik, świetnie. I teraz co my tu musimy zrobić? Dobra, tutaj mamy jakąś wajchę. Aha, po prostu to otworzyć. W porządku. Tą kulkę rozumiem, że muszę zepchnąć, tak? Dobre, dobre. Dobra, tu jest jakiś wiatrak. Czego mogę jakoś zniszczyć? Nie. Zobaczcie, tam na górze mamy punkty. Pytanie tylko, jak zmusić ten wiatrak do współpracy? Chyba się nie da. O! Czyżby jakieś zabezpieczenie przed złym cheatowaniem albo próbowaniem oszukania? Wcale bym się nie zdziwił. Wow, wow, wow. Czyli to nam się psuje, tak? Czy ja tutaj dam radę? Może spróbujmy Marion. Ona ma właśnie wyższy skok. To się też na pewno zepsuje. Dobra, Indiana spada, ale to jest najmniej istotne w tej chwili. On sobie spadać może? Dobra, jest gdzieś małpa, jest małpa. Chodź tu. Masz. Oddaj. No dawaj, dawaj. Nie patrz na tego banana. To jest moje. Dobra. Moi drodzy, słuchajcie, tam mamy przejście po bardzo, że tak powiem, kosztowny punkt. Dalim radę. Świetnie. Swoją drogą, te poziomy są naprawdę dosyć długie, powiem wam szczerze. Ale fajne, naprawdę fajne. Przyjemnie się w nie gra. Dobra, tutaj widzę, znowu potrzebujemy bananów. Po co ja to rozwalam? To nie wiem. Co tam masz? Masz klucz, daj mi klucz. Opa, już. Give me the key. Thank you. Tutaj na górze, nie wiem czy widzicie, mamy część jakby jakiegoś mechanizmu. Zaraz, aha, dobra. I będziemy potrzebować jeszcze jedną część mechanizmu, ale to chyba Indianą musimy przejść na drugą stronę, tak. I mamy ją tutaj. Ale tutaj na górze zobaczcie, co my mamy. Tam na górze mamy ten, tylko właśnie Quadarion na pewno mi pomoże, ewentualnie ktoś z was, jak uruchomić te pieprzone wiatraczki. Czy ja mam je jakoś, nie wiem, zniszczyć, jakaś inna postać będzie za to odpowiedzialna, bo szczerze powiedziawszy nie wiem, a to by mi się kurczę przydało wiedzieć. Aha. No dobra. To jak ja mam... Aha. Odłóż to. Jezus, już myślałem, że spadłem. Chociaż te belki wyglądały troszeczkę jak na takie srebrne, które ktoś inny mógłby zniszczyć, no ale dobra. No i dobra, montujemy. Co to będzie? Aha, żuraw. No. No i super. To co? Na dół. Jeszcze? Dalej level? Ulala, długie. Panowie, znowu wy... Wypierdzielać w cholerę. Kurczę, całkiem duże. Nie wiem to bardzo, co wybuchło. No ale do... O, mamy czapkę. Poczekajcie, może tutaj gdzieś będzie ten. Ej, ale ta... LOL.
duży ten poziom. Znaczy, może nie tyle co duży, co rozbudowany. Ale dobra, poczekajcie, bo mam inną czapkę. Nie wiem, czy ja z tą czapką coś tutaj zdziałam. Jest tu gdzieś ten jakiś portret? Mamy jedno serce, no właśnie. Jest, tam jest port ten. Okej. Dobra, to idziemy tam, bo to musimy zrobić. Czyli tutaj to działa w ten sposób, że musimy się mu pokazać w odpowiedniej czapce i oni wtedy nas albo przepuszczają, albo nie. Teraz powinien nam otworzyć przejście. Oczywiście, że tak. Więc idziemy. Kurna, znowu umarłem. Ja pierdzielę. Tracenie punktów level poziom... A, bo on ma bazukę! No to sobie zrobiłem. No, żeśmy sobie zrobili. Tutaj mamy w ogóle, widzę, jeszcze jeden. Jeszcze jeden kapeluszek. Ale to może... No kurra, no! Sam się zabija, jeszcze we mnie strzela. Nie, on żyje! Jaki frajer! Ty przeżyłeś, a ja nie? No tak to się nie bawimy, kolego. Dawaj mi tą bazukę. No nie, no tutaj nie za bardzo mamy nawet co postrzelać. Chociaż tam były elementy do strzelania, ale już nie chcę się to za bardzo bawić. Dawaj, Indiana, naprawiamy. No i świetnie. Dobra, tutaj jeszcze kurczę, silnik naprawi. Słuchajcie, wydaje mi się, że następny rozdział to już będzie wtedy na pustyni, gdzie oni robili te wykopaliska. Tak mi się przynajmniej wydaje, że tak będzie. Matko boska, jeżdżę autem. Zresztą nawet całkiem tutaj dobrze sobie radzi ze wszystkim, jeżeli chodzi o psucie wszystkiego. I też monetki się całkiem spoko zdobywa. Shiny, aha! Czyli niektóre samochody mogą właśnie niszczyć te srebrne części Lego, ale jak widzę, to one niszczą właściwie wszystko i to jest całkiem fajne i przydatne. Tak się jeszcze, wiecie, co tutaj rozglądam po okolicy. Czy gdzieś nie mam jakiegoś... O, tam na górze mamy skrzynkę. Co się stało? Popsuli mi auto pewnie. Chyba, że ja umarłem. Dobra, poczekajcie, teraz się zastanawiam, jak tam... A, dobra, tutaj mamy to przejście, więc tutaj... i tak nic nie zrobimy z tym. Nie wejdziemy tam, nie ma nawet takiej możliwości. Dobra, jeszcze sobie tutaj porozwalamy trochę rzeczy. Co się będziemy. Do widzenia i wyjeżdżamy. Czyżbyśmy się na motor mieli przerzucić? Wsiadamy? Pozwól ride chyba to połowę. Okej. Coś było napisane, że coś mam zrobić, ale... Okej, okay, dobra, jest nasz ziomek. Ale to chyba będzie koniec rozdziału, coś tak czuję. Upsi. No dobra, moi drodzy, słuchajcie, level complete, odblokowaliśmy nową postać Indiana Jonesa, Marion Cairo. A to w Kairze jesteśmy. Dobra, i nic niestety więcej nam się nie udało odblokować, i tylko niestety dwie części artefaktu. Także dobra, moi drodzy, ja wam na dzisiaj wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli odcinek z LEGO wam się podobał, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Wpadnijcie również na wszystkie social media, Facebook, Instagram, Twitter, mój profil na dogry.pl.
i wszystko inne. Wszystko macie oczywiście tam w opisie do filmu. Także cóż, ja wam dziękuję za dzisiejsze LEGO, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. I myślę, że w następnym odcinku również zabierzemy się za... Albo może nie, w następnym odcinku zabierzemy się za jeden rozdział, a za tydzień w poniedziałek skończymy ten rozdział, bo tutaj zobaczcie, mamy 3 z 6, więc zostały nam jeszcze 3... Tak mi się wydaje, chociaż chyba... Że jeszcze mamy 3 rozdziały jeszcze są przed nami. Na to by wychodziło, bo teraz mamy 4, był 1, 2, 3, 4. To będzie na pewno The Well of Souls, czyli Souls 3, to będą na pewno te. Chyba, że będzie tylko 5. No nie wiem. Ale to możecie mi napisać, ile ewentualnie jest rozdziałów w jednym, żebym wiedział, co i jak. Tak? Tu mamy, widzicie, 3 na 6. Tutaj nie mamy nic, tutaj też nie mamy nic, ale ewentualnie to może być... Chociaż zaraz, ile my już zrobiliśmy? 1, 2, 3. Nie, no to będzie 6, czyli w następnym odcinku zrobimy sobie 1, a za tydzień w poniedziałek zrobimy sobie 2. O, i tak będzie najlepiej. Także ja wam na dzisiaj wszystkim jeszcze raz dziękuję, trzymajcie się, cześć, pa, pa.